Obecna narracja zarządzających naszym kochanym i nad wyraz udręczonym krajem stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Wśród oficjeli co i raz padają zdania, które pobrzmiewają wplątywaniem się Polski w tryby wojenne. Ich ilość niestety przybiera znacząco na sile. Niedawne wystąpienie szefa sztabu generalnego ewidentnie się w to wpisuje. Oto niektóre słowa, które padły ostatnio z jego ust: Jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku. Nie zamierzam przegrać tej wojny. A oto słowa wiceministra spraw zagranicznych. Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą mają obowiązek zestrzeliwania nadlatujących rosyjskich pocisków, zanim wejdą w ich przestrzeń powietrzną. Przypomnę więc ponownie, że NATO jest paktem obronnym. Punkt czwarty jasno określa, że pomoc państw NATO będzie udzielana tylko w przypadku ataku na państwo członkowskie. Nie można więc angażować się w jakiekolwiek akcje poza NATO, a Ukraina jest przecież państwem niezrzeszonym. Zaangażujmy się w coś najbardziej bezpiecznego rozmowy pokojowe, w których Polska odegra znaczącą rolę.